Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pewnej grze, projekcie, który na pewno już w waszych social mediach, na Instagramie, na TikToku czy na YouTubie gdzieś się przewinął. Mowa tu oczywiście o Iguverse, czyli o bardzo prostej grze play to earn, w której możemy zarabiać za pośrednictwem naszych zwierząt, które musimy wyprowadzać, karmić i robić kilka bardzo prostych tasków. O tej grze więcej sobie porozmawiamy za chwilę, jak przejdziemy do ekranu mojego telefonu. Natomiast na samym początku pamiętajcie, aby zostawić lajka, komentarz, suba i włączyć powiadomienia, aby być na bieżąco z tymi aktualizacjami oraz poradnikami z mojej strony. Będzie to kompletny poradnik od A do Z, jak ściągnąć aplikację, jak zainstalować, jak zweryfikować klucze prywatne, jak założyć portfel, jak kupić oraz oczywiście jakie taski musimy robić, aby zbierać nasze nagrody, które możemy później przeznaczyć na zakup kolejnych obrazków NFT w grze lub właśnie do wypłaty na nasze konto. Także jest to kompletny poradnik od A do Z, w którym pokażę wam wszystko, co i jak trzeba zrobić, aby zarobić. Nie przedłużając, przechodzimy do kroku pierwszego, czyli do pobrania aplikacji z waszego App Store'a lub Google Play. Przełączam was teraz na mój ekran i będziecie widzieli dokładnie to, co się tam dzieje. Możecie to zrobić na dwa bardzo proste sposoby. Po pierwsze, wchodzicie w wyszukiwarkę i wpisujecie Iguverse, tak? To jest pierwsza sprawa, jest to ta oto ikonka, pierwsza, lub możecie wejść w aplikację, popularne, bezpłatne i bardzo ważna rzecz, Iguverse w tym momencie jest numer jeden w App Store na Ukrainie, w Rosji, przebił nawet TikToka. Zobaczmy sobie, na którym miejscu jest na ten moment w Polsce. W Polsce jest na miejscu 21, także 22. I myślę, że w przeciągu najbliższych kilku tygodni będzie to miało co najmniej miejsce w top 10 darmowych aplikacji. Także jeżeli już jesteśmy tutaj, naciskamy pobierz, ja aplikację mam, także nie będę tego kroku robił i przechodzimy w tym momencie do aplikacji Iguverse. I jak widzimy, mamy przed sobą ekran powitalny i możemy się zalogować za pomocą kilku kroków. Może być to Google, Apple, Facebook lub e-mail. Ja wybieram oczywiście e-mail, żeby jak najmniej osób nas śledziło. W tym oto miejscu wpisujemy nasz adres e-mail, na który chcemy założyć konto, naciskamy wyślij, dostaniemy w tym momencie naszą skrzynkę pocztową e-mail potwierdzający. Po wprowadzeniu kodu potwierdzającego z maila naciskamy zaloguj przez e-mail i widzimy, że w tym momencie przechodzimy do bardzo ważnego kroku, czyli do założenia portfela. Do każdego nowego konta na aplikacji Iguverse bardzo ważne jest to, aby utworzyć nowy portfel. Jak to zrobić? Już wam pokażę. Naciskamy utwórz portfel i bardzo ważna rzecz, to są klucze wasze. Jest to portfel non-custodial, czyli wy jesteście właścicielami tych kluczy i to wy możecie mieć pełną kontrolę nad nimi. Natomiast żeby to zrobić, pamiętajcie, musicie wziąć długopis, zapisać te seed phrasy, które za chwilę nam się pokażą, na kartce papieru. Jest to najbezpieczniejszy sposób na ich przechowywanie. Naciskam, jestem gotowy, kontynuuj. Oczywiście konto, które w tym momencie zobaczycie, będzie tylko i wyłącznie kontem demo, także ja tych seed phrase'ów nawet nie będę przed wami tutaj ukrywał. Jak widzimy, generuje nam się i widzimy, że mamy na ten moment na ekranie nasze klucze prywatne. Robimy screenshota z tego, kontynuuj i w tym momencie musimy dokonać weryfikacji. Po wybraniu właściwych kluczy prywatnych naciskamy kontynuuj i widzimy, że nasz portfel został stworzony. Tak naprawdę jest to bardzo prosty krok, czyli krok pierwszy mamy za sobą. W tym momencie widzimy, że możemy stworzyć sobie naszego zwierzaka. Naciskamy stwórz zwierzaka i mamy tutaj kilka możliwości rang. O rangach porozmawiamy sobie za chwilę, natomiast na sam początek wybierzemy rangę free. Przejdź do następnego kroku i mamy teraz dwie możliwości wybrania naszego zwierzaka. Możemy utworzyć go za pomocą sztucznej inteligencji, wpisując kilka parametrów, lub wybrać zdjęcie, w tym wypadku własnego waszego zwierzaka, którego jeżeli możecie macie w domu, możecie wybrać jego zdjęcie i on będzie waszym po prostu zwierzakiem w tej grze. Ja wybiorę sobie sztuczną inteligencję. W tym momencie możecie tutaj sobie wybrać parametry, które chcecie, może być to kot, gepard i tak dalej. Ja dla potrzeb tego materiału nacisnę randomizuj. W tym momencie będziemy mieli jakiegoś randomowego zwierzaka. Naciskamy generowanie NFT. I widzimy, mamy cztery możliwości do wyboru. Wybieramy sobie pierwszą z brzegu, w moim wypadku przejść do następnego kroku. Nazwiemy go Klein. I widzimy, że w tym momencie musimy zweryfikować transakcję. To jest tak zwany free mint, czyli nie płacicie tutaj żadnej kwoty. Jak sami widzicie, kwota free. W tym momencie naciskamy tylko i wyłącznie potwierdzenie i zakup. Potwierdzamy. Krok pierwszy mamy za sobą. Ściągnęliśmy aplikację, założyliśmy portfel i stworzyliśmy naszego darmowego zwierzaka. Ale tak naprawdę trik cały polega na tym, że darmowy zwierzak nie da nam takich codziennych play to earn, o których byśmy chcieli, więc musimy zainwestować tutaj w wyższą rangę, co pokażę za chwilę. Natomiast uwaga, krok drugi. Musimy przejść, jak widzicie, druga ikonka od prawej na dole i mamy tutaj
sekcję Zaproś użytkowników. W ten oto sposób weryfikujecie, że zostaliście zarejestrowani spod mojego linku. A teraz pytanie, dlaczego? Bardzo ważne jest to, że jest tutaj coś takiego jak ranking. Jak widzicie, jest coś takiego jak tabela liderów. I teraz wspólnymi siłami możemy zdobywać tutaj w przyszłości kolejne nagrody. I w ten oto sposób jesteśmy razem w jednym zespole, co dla zespołu Eagleverse też również będzie później w przyszłości wpływało na kolejne ewentualne nagrody. W tym miejscu wpisujemy wprowadź kod i w tym miejscu wprowadzamy kod polecający, który gdzieś tutaj Wam się wyświetli w tym momencie na ekranie. Jak widzicie, ja już kod wpisałem. Niestety nie mogę go użyć, ponieważ mam jedno urządzenie i system wyłapuje, jeżeli chcielibyście założyć na jednym urządzeniu kilka kont w aplikacji Eagleverse. Także ja tego zrobić nie mogę. Natomiast Wy, jeżeli naciśniecie w tym momencie prześlij kod polecający, wszystko będzie w porządku. Porozmawiamy sobie może teraz o samej grze. Jest to gra typu Play to Earn, czyli jak sama nazwa wskazuje, graj, by zarabiać. W tym momencie możemy wykorzystać nasze NFT, w tym momencie darmowe. Za chwilę w następnych etapach tego materiału przejdziemy do wykupienia wyższej rangi naszego NFT, a to tylko i właśnie w tym celu, abyśmy mogli zarabiać więcej. Natomiast zaraz Wam pokażę dokładnie całą mechanikę tej gry. Możemy sobie tutaj wykonywać kilka prostych zadań, aby dostawać punkty energii, które są przekonwertowywane na token IGUP. To jest token, który możemy za chwilę sobie sprzedać do BNB lub kupić za niego kolejne NFT w celu do zdobywania coraz większej ilości tych zwierząt wirtualnych. Jak widzimy teraz na ekranie, mamy nasze zwierzęta, jesteśmy na ekranie głównym. My możemy dodać sobie tutaj więcej zwierząt do kolekcji. Widzimy, że u góry po prawej stronie jest nasz portfel, natomiast zwróćmy sobie szybko teraz uwagę na rangi. Nasza ranga free to jest pierwsza ranga, którą mamy, ale spójrzmy sobie uwagę na przykład na rangę starter. Cenami, które są tutaj, się nie sugerujcie, ponieważ jest bardzo ważna uwaga. W aplikacji na iOS, App Store, jest doliczana prowizja rzędu 40%. Także jeżeli oglądacie, to jesteście użytkownikami Androida, prawdopodobnie te ceny są dużo niższe, praktycznie o połowę. Natomiast jak kupić tanio dla użytkowników iOS-a, to również Wam za chwilę pokażę. Natomiast zwróćmy sobie uwagę, co tutaj się dzieje. Mamy tak, mamy pakiet starter, czyli jesteśmy w tym momencie, mamy IGUP 150 tokenów, $2.56 dziennie. Czyli tak naprawdę możemy już na pierwszym starterze zarabiać $2 dziennie, natomiast jeżeli sobie przejdziemy do najwyższego pakietu, jeszcze raz powtarzam, te ceny, które są tutaj, są w ogóle niemiarodajne, one są praktycznie połowę niższe normalnie, jeżeli kupimy to przez stronę. I widzimy, że możemy na randze rare zarabiać około $32 dziennie. Każda ranga naszego zwierzęcia ma coś takiego jak spożycie energii. Widzimy, że w tym momencie nasz zwierzak ma 100 na 100 serduszek i dzienne zużycie jego wynosi w zależności od rangi. Na randze darmowej jest to 60% i musimy każdego dnia go dokarmiać. Jak to zrobić? Naciskamy zacznij grać i widzimy, że runda trwa 13 godzin i co musimy zrobić? Musimy się podzielić tym oto zwierzakiem na naszych social mediach, czyli w tym celu dodajemy konto społecznościowe Instagram, TikTok lub Twitter, musimy połączyć konto, udostępnić naszego zwierzaka na naszym social media. W ten oto sposób, dzieląc się, udostępniamy i dostajemy aż 50 punktów energii, które są kluczowe. Dlaczego punkty energii są takie kluczowe? Ponieważ musimy mieć każdego dnia minimum 60 punktów energii, aby nasz zwierzak zarabiał. Im mamy ich więcej, to jest wiadomo, więcej dostajemy, więcej rewardsów, czyli najlepszą strategią tutaj jest, aby wymaksować wszystkie tutaj zadania i mieć każdego dnia 100 energii, ponieważ wtedy ta energia zostanie przekształcona na tokeny IGUP, które możecie sobie dalej sprzedawać. Drugą grą, którą możemy w tym momencie robić, jest spacerowanie. Jak widzimy, dostajemy 15 energii za to, że przejdziemy się z naszym zwierzakiem, naciskamy zacznij chodzić i widzimy w tym momencie, że system automatycznie odlicza nam 20 minut dziennie, czyli jest to też tak naprawdę wartościowe dla naszego zdrowia, ponieważ musimy się przejść. Jeżeli macie zwierzaka, wiecie, że musicie go też wyprowadzać. To jest dokładnie to samo. Jeżeli macie wirtualnego zwierzaka, też musicie go wyprowadzać. I system nam nakazuje 20 minut dziennie spaceru, co jest zdrowe dla waszego zwierzaka, jak i również dla waszego własnego zdrowia. Ja w tym momencie chodził 20 minut nie będę, ponieważ nagrałem ten materiał, więc zakończam, daję tak. Niestety w tym momencie moje tokeny i punkty, jak widzicie, energia nie została zebrana, natomiast widzimy, mamy tutaj pełne statystyki. Naciskamy zobacz więcej zadań i przechodzimy do ostatniego zadania, czyli graj w grę. W tym momencie na ekranie mamy grę typu Flying Birds, jeżeli ktoś z Was kojarzy. Musimy tak naprawdę nakarmić naszego zwierzaka, żeby zjadł sobie tutaj truskaweczki w powietrzu. Na potrzeby tego materiału zakończymy go na ten moment. Jak widzimy, zadanie wykonane i widzimy w tym momencie, że dostaliśmy
Niestety tylko jedną energię, ponieważ zagrałem to słabo, natomiast jeżeli rozgracie to dobrze, dostaniecie 15 energii. Więc tak oto wyglądają struktury zadań. Mamy w tym momencie 3 i jeszcze czwarte zadanie, które jest bardzo ważne. Podczas dzielenia się ze swoimi zwierzakami kolejnym etapem jest zweryfikowanie innych użytkowników. Czyli w tym momencie, gdy wy udostępnicie na waszym Instagramie posta ze zwierzakiem, ile on zarabia dziennie, za chwilę musicie zweryfikować innych użytkowników, czyli jest to taki efekt walidacji networkingowej, czyli ja wrzucam swojego screena ze zwierzakiem i 3 osoby z sieci muszą zweryfikować mojego screena, że go udostępniłem na social media, czyli dokładnie tak samo jak działa blockchain. Tak naprawdę tak wygląda sam etap gry, czyli możemy karmić nasze zwierzęta, możemy je wyprowadzać na spacer, możemy grać nimi w wirtualną grę oraz możemy share'ować ją w social mediach. Jak widzimy na samej górze mam w tym momencie jedną energię zebraną. Jedna energia to jest 0,45 tokenu IGUP. Cenę tokenu IGUP gdzieś tutaj w tym momencie wam załączę, żeby było wiadomo, bo nie pamiętam. Jeżeli przejdziemy sobie u góry po prawej stronie, widzimy nasz portfel. W naszym portfelu widzimy nasze tokeny, które mamy. Mamy token IGU, IGUP, BUSD oraz BNB, ponieważ jest to na Binance Smart Chain. Mamy nasze NFT, których jeszcze nie mamy, ponieważ mamy tylko i wyłącznie Free Minta. Oraz ostatnia, bardzo ważna rzecz, czyli nagrody. W tym oto miejscu będą zbierały nam się nagrody z naszych zwierzaków. I teraz przechodzimy do najważniejszej rzeczy, czyli jaką rangę zwierzaka wybrać. Wiadomą sprawą jest, że najbardziej opłacalna jest ranga rare, ponieważ daje nam największe rewardsy w formie tokenu IGUP w okolicach 32 dolarów dziennie. Natomiast jeżeli odliczymy sobie jeszcze koszt karmienia, ponieważ każdego dnia musimy karmić zwierzaka, które kosztuje jakieś 19 IGUP, te ceny się zawsze zmieniają, to wychodzi to w okolicach czasem 20-25 dolarów po odliczeniu wszystkich kosztów transakcji również. Więc jest to tak naprawdę najbardziej opłacalne. Każdy musi sobie podjąć ewentualnie swoją decyzję. Ja na pewno będę tutaj kupował token NFT Rare, co też za chwilę zresztą wam pokażę i będę to udostępniał każdego dnia na moim Instagramie. Jeżeli jeszcze nie obserwujecie moich kanałów na social media, w opisie tego materiału znajdziecie wszystkie linki na Instagrama, na TikToka, ponieważ po zakupie mojego NFT Rare każdego dnia będę wrzucał aktualizację, co się będzie z tym tokenem działo. Zróbmy sobie jeszcze szybki przegląd aplikacji oraz funkcjonalności, które mamy. Zaczniemy od lewej strony. Mamy tutaj homepage, jest to social feed, która jest to aplikacja dopiero w trakcie budowania. Aplikacja jest aktywna w okolicach 2 tygodni, więc jest to naprawdę bardzo świeży temat. Kolejną sekcją mamy moją kolekcję. W tym miejscu widzimy wszystkie nasze zwierzaki, wszystkie nasze NFT. Mamy charytatywnie, czyli ustawimy sobie dany procent naszych codziennych rewardsów. Możemy przeznaczyć na jakąś fundację. Widzimy w tym momencie, że tutaj Iguver współpracuje z kilkoma organizacjami. Widziałem wczoraj na Twitterze, że przelali 14,5 tysiąca dolarów właśnie na tą organizację UA Animals. Także w tym momencie możecie sobie ustawić, jaką ilość tokenów chcecie przeznaczyć z waszych rewardsów na właśnie działania charytatywne. Później mamy stronę główną, to już oznaczyliśmy, tabela liderów. Przejdziemy sobie najpierw do ostatniej zakładki i mamy tutaj rynek. Będzie to marketplace, w którym przyszłościowo w grze będzie można zamieniać się i będzie to można tradować między użytkownikami różnego rodzaju właśnie skórkami do naszych NFT, czy nasze NFT może być po prostu na tyle wartościowe, że będziemy mogli je sprzedać, to właśnie będziemy mogli to zrobić w tym oto miejscu. Przedostatnia zakładka, w której już byliśmy na początku tego materiału, ale zostawiam to sobie na sam koniec. Bardzo fajna rzecz, jeżeli macie znajomych, również możecie polecać im tą grę, dostajecie wtedy 2% od rewardsów waszych znajomych oraz 1% od znajomych waszych znajomych. Aby to zrobić, naciskacie zaproś użytkowników, w tym momencie udostępniacie im ten kod oraz dajecie podziel się kodem i w tym momencie zapisujecie go i wysyłacie go do waszych znajomych. Kolejnym krokiem będzie kupno naszego NFT. I teraz musimy sobie rozdzielić kilka wariantów zakupu. Po pierwsze, zależy to od platformy. Jeżeli korzystacie z Androida, możecie dokonać zakupu wewnątrz aplikacji pod warunkiem, że ceny są dużo niższe niż te, które wam pokazywałem wcześniej na iOS. Ja jestem użytkownikiem iOS, więc u mnie ceny są kosmiczne, natomiast możecie sobie zweryfikować z tym, co widzicie na ten moment. Jeżeli jesteście użytkownikami Androida i chcecie kupić sobie zwierzaka NFT, natomiast sprawdźcie zawsze, czy cena, którą macie w waszej aplikacji bezpośrednio, na przykład za starter, wynosi 449 zł, bo jeżeli tak, to możecie dokonać tego zakupu dużo taniej przez stronę internetową, co wam za chwilę pokażę. Także jeżeli te ceny są w waszej aplikacji takie jak u mnie, nie kupujcie przez aplikację, kupujcie
przejdzie tylko i wyłącznie przez stronę, jakiego tokenu potrzebujemy do zakupu. Zakupu dokonujemy za pośrednictwem tokenu BNB. Ten token możecie nabyć na dowolnej giełdzie. Jeżeli macie konto na giełdzie, bardzo dobrze, możecie go po prostu kupić na giełdzie oraz przesłać. Jeżeli nie macie jeszcze żadnego konta na giełdzie, jesteście nowymi świeżakami, jeżeli chodzi o rynek krypto, znajdziecie poradnik ode mnie, jak dokonać zakupu. Tutaj poniżej materiału jest poradnik ode mnie do giełdy, na przykład Bybit. W tym momencie pokażę Wam, jak przesłać środki z takiej giełdy na portfel na aplikacji Igoverse. Przechodzimy sobie oczywiście do mojej ulubionej giełdy, czyli Bybit. Przechodzimy do portfela i widzimy zakładkę Spot. W tym momencie dokonujemy wypłaty, wybieramy token BNB, naciskamy Withdraw i w tym momencie musimy wpisać adres. I skąd ten adres wziąć? Adres przechodzimy do aplikacji Igoverse, naciskamy u góry po prawej stronie i mamy tutaj, widzimy BNB 0 i poniżej mamy adres naszego portfela. Kopiujemy adres naszego portfela, klejamy go do naszego miejsca wypłaty. Bardzo ważna rzecz, network BEP20, jest to BSC, nie ma innej możliwości i w tym momencie wpisujemy ilość naszych BNB. Musimy oczywiście przesłać tutaj opłatę transakcyjną 0,005 BNB, naciskamy confirm. W tym momencie musimy zweryfikować transakcję wypłaty i za chwilę, jak będę miał środki na moim koncie na portfelu Igoverse, za chwilę do Was wrócę. Jak widzicie na moim ekranie na telefonie, na mój portfel zostały przelane środki BNB. W tym momencie mamy je na portfelu i tak jak mówiłem, dokonamy zakupu przez stronę internetową. Więc w tym momencie z ekranu mojego telefonu przeniosę się na ekran mojego komputera i dokończymy tam zakup naszego NFT. I tak jak mówiłem, jesteśmy w tym momencie w aplikacji, w przeglądarce. Wygląda ona identycznie jak aplikacja na naszym telefonie, natomiast aby się na nią zalogować, wystarczy, że wejdziecie na adres mobile.igoverse.com i zalogujecie się tymi samymi loginami, którymi logujecie się do Waszej aplikacji. I w tym momencie przechodzimy do zakupu. Za chwilę Wam pokażę tą różnicę cenową. Jak widzicie, moje tokeny BNB są już na portfelu. Wystarczy teraz, że wejdziemy na ekranie głównym do sekcji Dodaj zwierzaka. W tym momencie wybierzemy sobie starter i jak widzicie, ceny tutaj są zupełnie inne, ponieważ 570 dolarów to nie jest 5,5 tysiąca złotego, więc na stronie ceny są w dolarach, później przeliczane są do BNB, natomiast za chwilę Wam to wszystko pokażę. Przechodzimy teraz do starter. Dajemy przejść do następnego kroku i tworzymy sobie zwierzaka, wybierzemy go z naszej wyobraźni, możemy zrobić randomowego, generujemy NFT i są to NFT, które są trzymane na naszym portfelu. Wy macie klucze prywatne, które zapisywaliśmy na początku i to Wy jesteście właścicielami tego oto portfela. Widzimy, mamy tutaj jakąś wiewiórkę, wybierzemy sobie tą na dole po prawej, przejść do następnego kroku, nazywamy ją James. W tym momencie widzimy potwierdzenie naszej transakcji. Ranga starter, NFT James. Potwierdzamy zakup, dajemy potwierdź. W tym momencie transakcja się finalizuje. I jak widzimy w tym momencie na ekranie, nasze zwierzę NFT zostało stworzone na randze starter. I w tym momencie rozpoczynamy rozgrywkę tym samym zwierzakiem. Dokładnie w ten sam sposób podpinamy nasze konta społecznościowe. Jest to inne konto niż pokazywałem przed chwilą na telefonie. Natomiast robimy wszystko dokładnie w ten sam sposób. W ten oto sposób kupujemy zwierzaka NFT w aplikacji Igoverse. Jeżeli Wam się podobało, wiecie co robić dalej. Jeżeli jesteście ciekawi, w jaki sposób nadal rozgrywać Igoverse, wszystkie informacje z mojej strony przygotowałem dla Was specjalny plik, przygotowałem osobny kanał na moim Discordzie, przygotowałem osobny kanał Telegram przeznaczony tylko i wyłącznie dla Igoverse. Mały smaczek na sam koniec, znam osobiście właściciela i twórcę tego projektu, więc jestem w stanie spokojnie na swoich kanałach się tym dzielić, ponieważ jestem pewny tego. Natomiast pamiętajcie, jedna ważna rzecz. Każdy podejmuje własne ryzyko. Granie w tego typu gry czy kryptowaluty to jest własne ryzyko, to nie jest żadna porada. Każdy podejmuje własne decyzje. Ja Wam tylko pokazuję, chciałem Wam nagrać poradnik, który byłby kompleksowy od A do Z. Myślę, że mi się to udało, fajnie pokazaliśmy. Dodatkowo przygotowałem dla Was od siebie specjalną strategię, którą będę rozgrywał właśnie na tą grę, ponieważ to jest gra, na której możemy zarobić, ale żeby odpowiednio to zrobić, musimy mieć odpowiednią strategię. I tą strategię przygotowałem dla Was. Znajdziecie ją w moim kanale na Discordzie, znajdziecie ją na moim kanale na Telegramie. Wszystkie linki znajdziecie w opisie tego materiału. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, komentarz oraz suba pod tym materiałem. Wszystkie linki do aplikacji Igoverse oraz do moich kanałów społecznościowych znajdziecie w opisie tego materiału. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zadawajcie je śmiało na moim Discordzie, Telegramie czy na moim Instagramie, ponieważ od dnia dzisiejszego będziecie tam widzieli codziennie share'a z mojego zwierzaka i widzimy się w kolejnych aktualizacjach z cen kryptowalut oraz jak i w aktualizacjach z aplikacji Igoverse. Pozdrawiam Was gorąco i życzę Wam, aby Wasze zwierzaki Wam dały fajnie zarobić. Pozdrawiam.